kiedy nasza wspaniała kocha! Nie zastąpią? Pani dyrektor, brawa! Brawa! Juhu! Juhu, juhu! A witam serdecznie na Radzie Pedagogicznej. Wielu nauczycieli twierdzi, że prowadzę tą szkołę twardą ręką. Oczywiście jest to nieprawda. Baczność! Sprawa pierwsza. Kolega od geografii postawił bardzo śmiałą tezę, że w naszej szkole panuje zjawisko fali. Otóż sprawdziłam to i stwierdzam, że w naszej szkole fali nie ma. Zresztą ten kolega już u nas nie pracuje. Sprawa druga. Docierają do mnie skargi od nauczycieli, że w naszej szkole jest cenzura i nie ma wolności słowa. Otóż sprawdziłam to i stwierdzam, że w naszej szkole nie ma czegoś takiego jak cenzura i wolność słowa. Dziękuję gronu za poparcie. Dziękuję. Brawo, juhu! Sprawa najważniejsza. Dostałam list od premiera w sprawie strajków. Może przeczytam w całości? Drodzy nauczyciele, z poważaniem wasz premier. Także... Sprawy najważniejsze mamy za sobą. Koleżanka, sprawy bieżące, proszę bardzo. Pani dyrektor! Tak jest! Rodzice skarżą się na naszego kolegę, pana katechetę, który dodatkowo uczy w naszej placówce wychowania do życia w rodzinie. Przepraszam, czego? Wiedzę o seksie. Wosu! W każdym bądź razie wszyscy są oburzeni treściami, jakie pan Marek przekazuje na swoich lekcjach. Tak, do mnie również dotarły te skargi. W takim razie, panie Marku, proszę wejść. Przecież nie mogę teraz. Zapomniałam, odwieszam karę, może pan wyjść z kąta. Patrzcie! Spocznij! Proszę bardzo, koleżanka zacznie. Panie kolego, że tak zażartuję. Uczy pan w naszej placówce wychowania do życia w rodzinie, a czy pan wie, że spośród wszystkich szkół mamy największy współczynnik uczennic w ciąży? Ale za to wśród chłopców najmniejszy. Ślipia na mnie. Nie do pani, mówię do panów. Pan z muchą leci na mnie, znaczy mucha w kierunku moim równolegle z oczami. Co pan robi? To na kogo ja lecę? Pan oczami na mnie łypie, patrzy na mnie. Aha, Patrzy na mnie. Patrzy na mnie. Zapamiętałem. Panie Marku, niech pan mi wytłumaczy jedną rzecz. Jak to jest, że Asia z pierwszej C jest w ciąży? O, jakby słuchała moich rad, to by do tego nie doszło. A co pan jej radził? Żeby się nacierała czosnkiem. Dużo czosnku i najważniejsze na noc włożyć sobie ząbek czosnku w pępek, położyć się na brzuchu i leżeć. Ile? 9 miesięcy. Bardzo odważna metoda. Zna pan jeszcze jakieś inne? Oczywiście. Moja mama używała metody kalendarzyka. To widać. Ślipa na mnie. Proszę pani, proszę się uspokoić, bo zaraz pojadę po premii. Przepraszam, po czym? A nie mówi się po nerach? Nie interesuje mnie, co pan w domu robi, proszę pana. Niech pan mi wytłumaczy jedną rzecz. Jak to jest, że moja koleżanka używała metody kalendarzyka, a jest w ciąży? O. Nie wiem, może miała kalendarz nie na ten rok. Może luty był przestępczy? Albo i po prostu ząbek czosnku wypadł z pępka. Tak? Nie mogę tego słuchać. No proszę pana, mówi pan uczennicom, że jeżeli będą stosowały tabletki antykoncepcyjne, to będą rosły im wąsy. A przecież powszechnie wiadomo, że po tabletkach antykoncepcyjnych wąsy nie rosną. Rosną. Zmieńmy ten temat. Panie katecheto, ma pan problemy wychowawcze z młodzieżą. A czy pan wie, że XIX-wieczne pruskie metody tortur są zakazane? Tak, dlatego ja stosuję rzymskie. Jeżeli jeszcze raz się dowiem, że przybił pan baryczkę do tablicy, to inaczej pogadam. Co? Ja nikogo nie przybiłem.
Tak, to dlaczego pan się spóźnił na lekcję we wtorek? Byłem w sklepie. Po co? Po gwoździe. Panie katechedo, wszyscy dobrze wiemy, że barytce trzeba pomagać. On cierpi na nadpobudliwość ruchową. Jak jest przybity, to nie cierpi. No ja nie mogę tego słuchać! No proszę pana, pan powinien mówić młodzieży o rzeczach, które ich dotyczą teraz! Tak, tak, o seksie, o narkotykach, o menopauzie! Proszę pana, czy pan w ogóle wie, co to jest na przykład masturbancja? Tak, to znane mi zjawisko. Proszę bardzo, kolega po kursach! Nie, a nie, wróć, rękawki podwinięte, samouk! Się zsikam! Za późno. Masturbacja występuje w samolocie, jak samolot w powietrzu wpada w taką dziurę, nim tak czepię. No to widzę, że pan jest oblatany w tym temacie. Parę razy się przeleciałem. Szału nie było. To może pan helikopterem leciał? Jak, bez śmigła? Akurat helikopter ma jedno, duże, drugie, małe. A nie, to ja pociągiem jechałem. Panie Marku, osobiste pytanie. Czy pan w ogóle kiedykolwiek był w jakimś związku? A pani wie, co to jest związek? Wiem. Tak, chyba radziecki. Tak, byłem we związku, byłem. To było jeszcze na studiach, no ale od tamtej pory już więcej Gracjana nie widziałem. No to jest dramat, to jest po prostu jakiś dramat, dramat to jest. A pani co tak kołuje? Może ma masturbancję? No chyba, że goni ogon. Proszę mnie nie podrywać! Pani jest za piękna na podryw. Niech pan nie ironizuje, pani Lucia ostatnio wygrała konkurs piękności. A? W Ciechocinku? Tak się składa, że byłam Miss Listopada. Chyba pierwszego. Złota gromnica 2010? Niedługo panią do kalendarza Pirelli wezmą. Na co? Na bieżnik. A niby co ze mną jest nie tak, że niby rzucą, że może jestem taka opona, może letnia albo zimowa? Bardziej dojazdówka. Dobrze, dobrze, panie Marku, niech pan się nie pogrąża, bo to i tak z pana się wszyscy śmieją. Z pani dyrektor również. Tak, ciekawe z czego. Mówią, że pani jest transwestytą. To niemożliwe, ja trójkę dzieci urodziłam in vitro. Ksiądz Tomasz też jeździ Suzuki in vitro. Ale ksiądz Tomasz nie ma dzieci. Ta, nie ma. Dobrze, skończmy tą farcę. Panie Marku, podsumowując wasze osiągnięcia edukacyjne, stwierdzam, że dzisiaj nie może pan w naszej szkole uczyć wiedzy o seksie. Co? Jak to nie mogę? Normalnie proszę sobie wziąć urlop wychowawczy. Jak to wychowawczy? Przecież ja nie jestem w ciąży. No, według pana teorii to akurat kto wie. Jak to wie? Ja mam ząbek czosnku w pępku, to jest niemożliwe. To sobie ten ząbek wyjmij i wsadzić z drugiej strony. Z drugiej strony nie ma pępka! Będzie pan jechał palcem po kręgosłupie, pan trafi. O, nie, tak łatwo to się nie skończy. Ja ci powiem teraz całą prawdę o tobie, o twojej szkole. Ty Hitlerze z wąsami, ty. Ty kostucho w niebieskim wdzianku, ty. Wielorybie na plażę jaja składać. By cię do zawodówki do tworek przenieśli. Ty zostaw nią! A ty się, Goebbels, nie odzywaj. Tak właśnie, pani dyrektor, nie powiem, gdzie, że wszyscy na ciebie czopek mówią. Co?